Cześć! Witam Was na kanale Kennedy dla miasta Opole i dzisiaj jesteśmy z Wami na targach edukacyjnych. To już 6. edycja, która tradycyjna odbywa się w Centrum Wystawnicze Kongresowym. I w tym roku organizatory tego wydarzenia przygotowali naprawdę wspaniałe wydarzenie, dużo różnych stanowisk, gdzie młodzi ludzie mogą zdecydować dla siebie, gdzie chcą pójść i jak dobrze zbudować swoją karierę i przyszłość. Również w tym roku odbywają się warsztaty na temat jak uwolnić talenty i projektanci przyszłości. Na wejściu dostałam taką fajną gazetkę, gdzie jest wszystko, cały plan tego wydarzenia na 2 dni, bo targi edukacyjne w Opolu odbywają się w ciągu 2 dni, kiedy uczni szkoły mogą przyjechać i zapoznać się z każdą ofertą w opolskim województwie, które oferują uczelnie na następny rok. I oczywiście taka mapka, gdzie można zobaczyć wszystkie stanowiska, które są na tych targach. Jeszcze dzisiaj jest gość specjalny, o którym dowiedzicie się troszeczkę później, a teraz chodźmy i zobaczymy, co wspaniałego przygotowali uczelni dla przyszłych uczniów. Szczękę psa, strzykawki, różne rzeczy. Mamy łapę, fanką łapy psa. Możemy pobierać krew. Wow. Możesz pani spróbować. To jest prawdziwa krew? Nie, to jest sztuczna. Bo ja chcę pani, możesz pani spróbować. Chcę. Żeby nie złapać różnych. Ona będzie się. Tak, to że właśnie rusza. Musi pani wyczuć sobie ją. Delikatnie i ciągnie pani. Sprawiło. Ale trochę z powietrzem jest. Świetnie. Proszę. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okęciu i tak. Pięknie. Jak widzicie, na targach można spróbować przeróżne rzeczy i teraz właśnie przed chwilą spróbowałam pobrać krew od lawy psa. Organizator targu w tym roku przygotowali naprawdę bardzo dużo ciekawych stanowisk. Po prostu chodzę i się podziwiam, jak dużo ciekawego to się w tej chwili odbywa się. Również uczestniki mogą spróbować zadać jakieś pytania, zobaczyć, jak jest naprawdę wspaniałe życie, które uczelnie oferują. Piękna sprawa, piękna. Jeśli w mojej młodości by odbywali się podobnie target do swojej specjalności, do swojego zawodu, przeszłam by o 10 lat szybciej.
Za chwilę już będzie uroczyste otwarcie i obok sceny szykuje się więcej ludzi. Teraz musimy zająć miejsce, żeby zobaczyć wszystko z pierwszego rzędu. Serdecznie witamy w Opolu, serdecznie witamy na targach Opole, żebyście tutaj odnaleźli swoją przyszłość i na długo związali się z miastem. Warto, bo miasto jest piękne, radosne i otwarte na takich młodych, otwartych ludzi, szczęśliwych jak my. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wygląda na to, że mamy największą liczbę gości. Naprawdę tysiące ludzi odwiedzili. Od samego początku przyjechali tu na ten targ edukacyjny Opole 2019. Jak jesteście tutaj, to poproszę napiszcie w komentarzu i oczywiście czekam na wasze łapki w góry. W ciągu całego dnia szkoły mają okazję prezentować na tej scenie swoje umiejętności. Raczej nie swoje, a umiejętności swoich. Ale dużo się dzieje tutaj, naprawdę. Dopiero pierwsza godzina, jak jesteśmy tutaj, a już tyle atrakcji. Skąd przyjechali się tutaj? Z Kierogorzu. Nie. Już coś nałatwi do siebie? Z kierownikiem zespołu. Mamy nadzieję, że to będzie dobra szkoła. Oni z tego warsztatach, na których przed chwilą byliśmy, a teraz wracamy na naszą scenę, żeby zobaczyć kolejny występ szkół i reprezentacji. Ktoś całkiem bardzo sławny śpiewa, bo uzbierał niezły tłum. Chodźmy, podpiewamy i potańczymy, co? Dzisiaj jest akurat takie głosowanie za najlepsze stanowisko i jest nawet jakaś nagroda. I dzisiaj właśnie pierwszy dzień targów, do 24 można głosować za najlepsze stanowisko. Te stanowiska uzbiera, odbierze nagrodę. Ze swym sercem złamane. Roślina w procesie fotosyntezy wytwarzają ciepło. Zawiera też dużo różnych właściwości, które mają korzystny wpływ na człowieka. Szabla nie jest taka lekka, będzie można do nas podejść, zobaczyć. Zawsze podajemy szablę osobie w rękawiczkach. Jest to jedna z niewielu szkół, w których nauczyciel... Ostro, naprawdę ostro.
to jest Cyber Marian i właśnie na dzisiejsze spotkanie z nim idziemy. Zabieram was ze sobą. Żebym zrobił ten teledysk na nowo, na dzisiejsze czasy. Myślałem, że to będzie taki film. I to był ten moment, wydaje mi się, że z tydzień trwa. Jak masz Marian na imię? Czy Marian to jest twoje imię, czy może inne? Jakbym zdradził, no to była jakby zdradzona jedna z większych tajemnic internetu. To tak nie mogę. Podchodzi koncert, pierwszy dzień targów edukacyjnych. Dzisiaj odwiedziło to wydarzenie ponad 5 tysięcy ludzi. I jutro czekają ponownie z nową programą, gdzie uczni mogą przyjść i zobaczyć fajne uczelnie Opolszczyzny i nie tylko. Przypominam, że to już jest 6. edycja targów edukacyjnych EDU Opole 2019. W zeszłym roku też nagrywaliśmy z wami odcinek, oczywiście zostawię w informacji i możecie zobaczyć, jak to było w zeszłym roku i jak w tym roku. Dziękuję, że byliście. Oczywiście czekam na wasze łapki w górę, subskrypcje i do kolejnego odcinka. Wszystkie pa!